Dzień dobry bardzo, to jest kolejny loading, w którym omówimy gatunek komputerowych RPGów, tym razem z pierwszej połowy lat 90. Dlatego też gościmy dzisiaj Rysława, który będzie motorem napędowym odcinka. Cześć Rysiu. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Tak, a ze stałej ekipy loadingowej ja i Hubert, bo reszta kolegów się wypięła. Nie, poza tym właściwie jak mamy Ryśka, to tutaj my zostawiamy tylko makiety nasze, a Rysiek będzie opowiadał. Tak, znaczy oni usłyszeli, Marek i Michał usłyszeli, że mam być, powiedzieli, że z tym pacanem mnie nagrywają, więc tak to wygląda niestety. A Marek nie ma czasu jak zwykle. Dobra, słuchajcie, to mamy te RPG z pierwszej połowy lat 90. i nazbierało się tego tyle, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy w jednym odcinku się zmieścimy, więc po prostu nagrywamy i zobaczymy, ile czasu nam zejdzie. Gier jest od groma, no. Poza tym nie będziemy mówić o wszystkich RPGach, no, żeby właśnie nie urazić tutaj uczuć. O tylko japońskich na pewno nie, tylko europejskich, no, amerykańskich. Tak. Tak. Czyli to, co wyszło głównie na 16-bitowce. Dobra, to przejdźmy od razu do pierwszej gry. Bloodwitch, tak? 89 rok. Bloodwitch. Niech Ryszard czyta tytuł. To jest gra, która nazywa się Bloodwitch. Okej. Okay. No to Rysiu, zapraszamy. Czyń honory. No to cóż, jest to gra RPG z perspektywy pierwszej osoby, tak mniej więcej jak Dungeon Master, z tym, że jest to gra z perspektywy pierwszej osoby kooperacyjna. Można grać na podzielonym ekranie, mogą grać dwie osoby jednocześnie. I jest to gra, która wyszła nie tylko na komputery 16-bitowe, ale także na 8-bitowe. Jest wersja na ZX Spectrum, jest wersja na Commodore 64. Swego czasu ta gra była bardzo popularna. Pamiętam jeszcze recenzję w Amiga Action, gdzie dostała coś koło 80% i ogólne zachwyty recenzentów, zwłaszcza nad trybem wieloosobowym. Ja sobie ją dosyć niedawno odpaliłem i próbowałem grać i powiem tak, bez instrukcji nie rozbierasz. Znaczy dawniej było to łatwiej, bo człowiek nie miał takich, znaczy miał więcej czasu i mógł rozgryzać gry w większym stopniu. Teraz tak szczerze powiedziawszy nie za bardzo widziałem, co się dzieje. System, pamiętam, magii jest dość skomplikowany, także trzeba runy, podobnie jak Dungeon Masterze, w czasie rzeczywistym układać i rzucać. I szczerze powiedziawszy o Bloodwitchu to jest tyle z mojej strony. Wiem, że wyszły także do niego dyski, mission discs tak zwane. Tak jak Chaos Strikes Back to był teoretycznie mission disc do Dungeon Mastera, ale tak naprawdę gra niezależna. Tu wyszły rzeczywiście takie dyski z dodatkowymi misjami, z dodatkowymi zadaniami. No i to jest gra, która nie cieszyła się na pewno takim powodzeniem jak Dungeon Master, ale zbierała bardzo przyzwoite oceny i wydaje mi się, że nadal warto się z nią zapoznać, zwłaszcza, że istnieje projekt wskrzeszenia Bloodwitcha. Jest taka strona, której adres podamy pewnie w opisie tego odcinka, na której zawarta jest jakby webowa, czy też HTML-owa wersja gry. Można sobie w nią zagrać i zapoznać się z tym klasycznym, jakby nie było już tytułem. Ja dodam od siebie to, że tą grę kupiłem na giełdzie na Atari ST. Pamiętam charakterystyczny loading screen, taki jakiś dziwny potwór, ale jakiś taki chiński. Taki potwór. Zbroja czy coś, taki bardzo, bardzo taki szczegółowy. Taki cały, nie? Jakaś taka głowa była. Tak, skręcane. No dobrze, to ja dodam tylko jeszcze jedną rzecz tutaj po problemach technicznych, że zakupiłem Bloodwitcha na giełdzie na Atari ST. Specjalnie mnie nie wciągnął. Ten split screen to jest rzeczywiście ciekawostka, ale nigdy z tego nie wykorzystałem. System czarów bez instrukcji to jest jakaś masakra, tak? Czyli te dziwne znaki, nawet nie runy, bo runów może się nauczyć łatwo, a tutaj to jakieś dziwne znaczki. Gra wyszła na Spectruma, na C64, na Amstrada, na 16-bitowce, nie wyszła oczywiście na małe Atari. Natomiast na Spectrumie wygląda całkiem nieźle. Została tak zoptymalizowana, że po wgraniu w pamięci zostaje wolnych kilka bajtów, tam 4, 5 czy 6. 7 dokładnie. Także, czy 7. Dokładnie. Natomiast Grałeś na ZX Spectrum w to, czy? Nie, ja grałem na Atari ST. Tak, ale to jest ciężka sprawa. Znaczy przy Dungeon Masterze to... Znaczy powolność działania jest, nie tak, że... RPG na Spectrum to jednak nie ta bajka. Jeden z niewielu zresztą, tak, bo Spectrum niestety nie dostał takich serii jak Ultimate czy innych.
No a ja tą grę z kolei to tak kojarzę z Amigi i nie za bardzo do niej przysiadłem, bo kojarzę, że to było chyba strasznie długi czas gry trzeba było poświęcić na to. Tam było i 50 godzin można było pograć i nie skończyć, a nie wiem, nawet w młodości jak się miało troszkę dużo więcej czasu, to wolałem jednak zatopić się w jakieś inne tytuły, a takie szwędanie się po tych jednakowych podziemiach i tłuczenie podobnych przeciwników to nudziło mnie akurat w tej grze, także... Jak w Dungeon Master. Specjalnie. No, Dungeon Master jakoś tak bardziej. Nie, Dungeon Master był super. Miał to coś. Tu tego zabrakło, aczkolwiek ze względu to jest Dungeon Master w koopie, to ciekawostka. W porządku. Dalej mamy taki znany klasyk Kryształy Arborei, 1990 rok. Ja tu mam kilka... A jeszcze w 89 chyba był Might and Magic 2. Tak? O. To coś mi... To mi się wydaje, że to był 89. No to lećmy z Mind Magic 2. Sprawdźmy, okay. Czy to było na pewno. Tak, tak, masz rację. No, właśnie. A jest Mind Magic 2, gra, która została wydana na PC-ty Commodore 64 chyba, także oraz Amigę. Nie wiem, co w wersji na Atari ST. Chyba takowej nie było. I słabe kolory. Mind Magic... Mind Magic 2 to jest gra... wydana przez New World Computing, które później zasłynęło z całej serii Might and Magic, ale także z Heroes of Might and Magic. I jest to gra, która jest nieprawdopodobnie rozbudowana, chociaż zajmuje tylko dwie dyskietki na Amidze. I to jest gra, w którą grałem wraz z kolegą, oczywiście bez żadnej instrukcji, poznając świat, rysując mapki, robiąc notatki. Graliśmy w nią przez chyba 5 lat, a nie więcej. Myśmy ją skończyli... Zaraz, który to był rok? Skończyliśmy ją w 95 roku, tak. W 95 roku ją skończyliśmy, jak byłem już chyba wtedy na trzecim roku studiów. I to jest jeden z najdłuższych. Znaczy, to wiesz, to nie było ciągłe granie, no, tak? To było takie odchodzenie i powroty, szukaliśmy różnych kombinacji na walki, bo tam walki były zrobione w sposób podobny do Bard's Tale i w podobny sposób ci przeciwnicy się pojawiali. Było tam mnóstwo takich ukrytych smaczków w grze, a świat był gigantyczny naprawdę. I chociaż grafika nie porywała, to jednak jakoś gra bardzo, bardzo wciągała i... No i zajmowała bardzo dużo czasu. Gdzieś mam jeszcze zeszyt pełen notatek z gry. A właśnie rysowałeś mapki? Tak, rysowałem mapki, chociaż tam był taki widok z lotu ptaka, chociaż niewyraźnie. Nie rysowałem mapek wszystkiego, bo tam świat byłby po prostu za duży. Ale ogólnie we wszystkich RPG-ach, które były z perspektywy pierwszej osoby, rysowałem mapki. Więc mam jeszcze kolekcję i mapek do Dungeon Mastera, i do Eye of the Beholder, i do gier, które zaraz będziemy omawiać. Więc nie mam ich tutaj, żeby się pochwalić, bo one gdzieś zostały w starym mieszkaniu, ale papier milimetrowy, dokładnie zapisany. Albo w kratkę. Wiele rys tego papieru. Albo papier w kratkę, albo milimetrowy, więc tych gier było mnóstwo. I Might and Magic 2 dla mnie zawsze będzie mieć takie miejsce bardzo ciepłe w sercu. Później grałem sporo w Might and Magic 3, ale ta gra już miała mocne wymagania, jeśli chodzi o Amigę, zresztą pewnie wspomniemy o niej za momencik. No i kolejne gry z serii, czwórka, piątka i później połączona czwórka i piątka, bo można było osobno grać czwórkę, osobno grać piątkę i, lub w połączoną czwórkę i piątkę, to już do mnie nie trafiły, były na PC-ta, a później jak już miałem PC-ta, to była Might and Magic 6, ale to już zupełnie jest inna historia, więc Might and Magic 2, świetna gra, na pewno się bardzo zestarzała, więc może niekoniecznie polecamy do zagrania teraz, ale ja mam z nią bardzo, bardzo fajne wspomnienia. Nie wiem, czy wyście grali, ale nie wiem, czy bym teraz zachęcał, ale na pewno zachęciłbym do zerknięcia, na nią. Ale spodobało mi się to, co powiedziałeś, że grałeś tak strasznie długo, te kilka lat, bo w ogóle mi się właśnie ten gatunek RPG-ów kojarzy z tym, że tak, że wieczorem jak po szkole zanurzałeś się w te fantastyczne światy, grałeś tam, analizowałeś, a w szkole na lekcjach planowałeś te kolejne wyprawy gdzieś tam w zeszycie, jakiś rozwój postaci się wpisało, prawda, gdzieś po lekcjach, po kątnie, statystyki się myślało, gdzie się rozwinąć, co iść, co zrobić, także no te gry tak angażowały, nie, na maksa. Ja to zawsze tak pamiętam, że...
bardzo angażowały, ale jeszcze było... Znaczy, kiedy miałem Amigę, to przez długi czas nie miałem jeszcze swojego telewizora, czy też monitora i podłączałem się do telewizora jakby w dużym pokoju, czy w pokoju rodziców, kiedy oni akurat nie oglądali telewizji, więc moje granie też było tak dosyć mocno urywane, na początku przynajmniej, a czekałem na ferie albo na wakacje, kiedy mogłem sobie pograć więcej. A później, jak już miałem swój własny monitor, no to wtedy trochę gra przyspieszyła, ale też pojawiły się inne tytuły, bo wiadomo, nie grałem tylko w Might and Magic. To był tytuł, który z przerwami, czasami długimi i dużymi, graliśmy z kolegą przez 5 lat, w końcu skończyliśmy Might and Magic. No to jest niezłe osiągnięcie. A co jest lepsze? Grać na kolorowym, dużym telewizorze, być uzależnionym od rodziców, czy grać przez lata na czarno-białym własnym monitorze? Hubert o traumie. Moim zdaniem to drugie. By nie być uzależnionym. Znaczy, wiesz, ja nie miałem dużego telewizora. Moi rodzice nie mieli dużego telewizora. No ale raczej nie 14 cali, czy 12. Nie, ale to był jakiś... To był 19. No ale 19 to już mieliście duży przeskok. Kolorowy. No ja właśnie mam to zboczenie, że ja do 2003 roku grałem na czarno-białym, wcześniej na zielonym. Nie, no, później grałem na czarno-białym, a dopiero bodajże miałem kolorowy telewizor do Amigi w 1994 roku, czyli miałem Amigę już 3 lata i dopiero wtedy miałem własny telewizor. Czyli miałeś własny kolor 9 lat przede mną. Tak? Okay. Ty miałeś to, 2003 dopiero. Ale ty jesteś młodzież, więc tak może być. Tak, dziadku. Chyba nie gra w Mario Magic, bo się nie chwali przed nagraniem. Trochę u Marka żeśmy tam pogrywali. Nie będę komentował. No, okej, okay. Warto wspomnieć o tej grze. Okej, okay, to czyli wracamy do tego, co wcześniej mówiłem, czyli Kryształy Arborei. No gra jest często gdzieś wspominana w różnych opisach, czy we wspomnikach i no, ja mam kłopot z tym tytułem, bo i teraz jak próbowałem powrócić do tej gry parę dni temu i wtedy mam to samo zdanie o niej, to znaczy to była gra, która była uwsteczniona dla mnie nawet w stosunku do 8-bitowych tytułów i już powiem dlaczego, bo po pierwsze tak, brak pobocznych questów, które były esencją RPGów, poza głównym wątkiem w tej grze nie było nic do roboty innego, pała. Tylko 3 klasy do postaci do wyboru, no klasyczne, no bo wojownik, mag, łowca, połączone z takim spłyconym rozwojem bohaterów. Mało jak na tego typu grę. Później tak, ograniczona interakcja z NPC-ami, mała różnorodność przeciwników, w zasadzie były tylko orki, mroczne elfy jak pamiętam i w podziemiach jeszcze były nietoperze, no i zły gość na końcu. Kompletny brak handlu, nie było w ogóle waluty ani wymiany przedmiotów, nie podobała mi się walka, dnia ani nocy, która była tam jakimś... w takim ekranie osobnym, który był siatką i były ikony postaci, które się tam przesuwało i to w ogóle jakoś burzyło dla mnie tą imersję tej gry. No, za małynki, znaczy duży plusik to była mapa świata, która była olbrzymia i ta otwartość świata łącznie z tymi zmiennymi porami dnia i nocy, to był taki bardzo fajny efekt, który tak no, budował klimacik, ale tak poza tym to te kryształy to nie był mój tytuł. Zaletą tej gry to jest to, że to było preludium do Ishara. No ale Ishar to już była inna klasa później. Że ja nie wiem, to się było... przyznaję, że kryształy. Nie. Znaczy, kiedy ja po raz pierwszy zobaczyłem Kryształy Arborei, no to był absolutny zachwyt, bo grafika porażała jak na tamte czasy. I to była chyba pierwsza większa gra firmy francuskiej Silmarils, tak? I już sama nazwa firmy budzi skojarzenia takie fantastyczne, no bo to nazwa oparta na Silmarillionie Tolkiena. I później ta firma wydała mnóstwo bardzo ciekawych gier. No i szare, ale nie tylko, było tego znacznie więcej. Nawet nie tak. No właśnie, to Manhattan Dealer się nazywała. No właśnie, chciałem dodać jedną rzecz, że jako posiadacz dumny Atari ST miałem duży kontakt z grami Silmarillsu, czyli właśnie Manhattan Dealer, Stargun, Colorado, Metal Mutant, Ishar, Crystal of Arborea, ale tak dziwnie trafiałem, że większość tych gier miałem po francusku, a jestem raczej... No bo to francuska firma jest. No bo francuska firma, tak. Natomiast generalnie na Amigę mój pirat był pewnie nieprzygotowany.
Ja akurat w Kryształów nigdy nie przeszedłem, tylko kiedyś rozpocząłem grę i no, bardzo mi się podobała grafika, natomiast inne rzeczy jakoś mnie nie wciągnęły, więc nie mogę o Kryształach powiedzieć więcej oprócz tego, że pamiętam, kiedy je zobaczyłem, no to byłem zachwycony, że w ogóle taka grafika jest możliwa na komputerze. To była niedawna przesiadka z Commodore 64, no i rzeczywiście wtedy Kryształy Arborei robiły ogromne, ogromne wrażenie graficzne. Te drzewa, trawa. Drzewa, trawa, możliwość, znaczy oczywiście niepłynnego poruszania się, ale to nie było też chyba poruszanie się co 90 stopni, tylko można było się rozglądać wtedy, jakby ten skok był mniejszy, chyba co 45 stopni. Tak, więc i ta wyspa Arborea była naprawdę ogromna, znaczy ogromna jak na owe czasy, obecnie nie robi wrażenia, ale jak na owe czasy to była spora, rozbudowana gra. Rzeczywiście teraz sobie przypominam, że walka była dosyć dziwna i wspomnianych elementów pobocznych misji nie było, ale w tamtych czasach się na to nie zwracało uwagi. W Dungeon Masterze też nie było misji dodatkowych, a grało się. W Blood Witchu i w Black Cryptie i innych grach, o których mówimy, też nie było jakichś misji pobocznych, tylko po prostu był cel, na przykład zejść na dno labiryntu. W Eye of the Beholder też nie było misji pobocznych. Znaczy były tam dwie malutkie, ale jakby to nie świadczyło o jakości gry, że gra nie ma misji pobocznej. Liczył się rozwój postaci, liczyły się przedmioty, liczyło się zejście jak najniżej, czy też wejście jak najwyżej, odkrywanie nowych terenów, a niekoniecznie zróżnicowanie misji. To było jeszcze za wcześnie na to. Taki Might and Magic miał mnóstwo rzeczywiście misji, ale to zróżnicowanie było przypłacone dosyć średnią, czy też słabą, uproszczoną oprawą graficzną. Więc albo jedno, albo drugie. Kryształy Arborei oferowały fantastyczną grafikę jak na owe czasy, no a nie mogły mieć wszystkiego. Okej. Okay. Dalej mamy Władcę Pierścieni, 90 rok. Lord of the Rings. 90 rok. Lord of the Rings. To miała być ja tylko pierwsza... dopytam. Czy to jest tak? To, co pojawiło się tylko Fellowship of the Ring, tylko ta pierwsza część? Tak. Widok z góry taki... Znaczy, Two Towers później wyszło chyba. Na PC to 3-4 tylko, lata później. Mhm. Tak, ale już nie było ostatniej. Ostatnia część się nie pojawiła. I to była gra wydana przez Interplay. Co ciekawe, wersję Amigową przygotowała firma Silicon and Synapse, czyli późniejszy Blizzard. Taka ciekawostka, jest to gra, która miała w Polsce oficjalną dystrybucję, IPS ją sprzedawał i na PC-ty, i na Amigę, i bez posiadania oryginału nie można było za dużo zrobić, ponieważ często w grze natykaliśmy się na takie miejsca, że opis znajduje się w instrukcji na stronie tej i tej. I nawet jak byłeś fanem książki, to nie byłeś w stanie odcyfrować. Oczywiście, bo ten Władca Pierścieni był bardzo luźno oparty na książce, w takim sensie, że główne wydarzenia miały miejsce, natomiast dojście do nich już niekoniecznie. Kiedy zaczynaliśmy grę, to wraz z Samem i Pipinem najpierw musieliśmy się rozprawić z jakimiś pająkami, które się w szaje zalęgły. Później, pamiętam, trzeba było znaleźć jakiegoś zagubionego hobbita, jakby znaleźć miecz elfów, który gdzieś tam był ukryty. Pamiętam, że bardzo niewygodny był interfejs i walka szczególnie, na przykład żeby walczyć z przeciwnikami, to trzeba było znaleźć się tam dokładnie albo na nich, albo piksel od nich, czy tam dwa piksele, jak postać stała ciut dalej, to nic nie mogła zrobić, trzeba było podejść, tak wycyzelować, żeby zmieścić się obok przeciwnika. Grafika również nie była najwspanialsza, delikatnie rzecz mówiąc, to był widok z góry, taki jak, no nie wiem... W Ultimie chyba, nie? Coś w tym stylu. Nie, bo w Ultimie jest lekko izometryczny. Tutaj de facto był tak jak w zasadzie z lotu ptaka. Tak mniej więcej jak w grze Times of Lore. To był RPG, który był na ZX Spectrum na pewno. Ale on był w 87 wydany chyba jeszcze, przez Origin. A był Tom Bombadil? Nawet jeśli był, to ja nie doszedłem. Niestety miałem pirata i dosyć szybko zakończyłem swoją przygodę z Lord of the Rings, bo nie wiedziałem, co robić po prostu. I to było bardzo dobre zabezpieczenie, ponieważ idziesz to było w prawo, a potem w dół, tak jak zgodnie z mapą. Wiesz, na przykład dochodziłeś do jaskini orków i wszystko, co było w tej jaskini, było opisane w instrukcji, której nie miałem.
więc nie za bardzo mogłem cokolwiek zrobić. Albo były zagadki, które też były w instrukcji. Oczywiście gra była skrakowana, że można było w nią grać, natomiast kiedy większość, a może niekoniecznie większość, ale sporo informacji żywotnych dla fabuły znajdowała się w instrukcji i były to informacje, których nie ma w książce, bo to była licencja poetyka autorów, no to trudno było grać, więc w tym wypadku zabezpieczenie pirackie jak najbardziej się udało, ale gra no, była średnia, niestety. Ja bardzo w nią chętnie grałem, bo w tamtym czasie akurat to był okres, kiedy byłem pod wielkim urokiem Władcy Pierścieni i oczywiście Hobbita, to się później przełożyło na pisanie pracy magisterskiej o tym i nawet chyba wspominam tą grę gdzieś w pracy, więc w pewnym sensie mi się przydała. No to ciekawe, też dobre zabezpieczenie na zasadzie paragrafówki troszeczkę, tak? Jest dużo odwołań do instrukcji. Tak, to wyglądało, taka paragrafówka, tak, rzeczywiście, tak o tym nie pomyślałem. To było za dużo dla naszych piratów już. Chyba dla wszystkich, no bo to jest takie... Tak, bo ta gra, ty grałeś na Amidze, Rysiek, nie? Tak, no. Na Amidze. Ja peceta miałem dopiero w 98 roku, więc ja byłem amigowcem do... Tak, die hard amigowiec. To ja miałem czarno-biały monitor, ale byłem wcześniej peceta w to. No, bo dążę do tego, że ta gra później miała jakąś reedycję na peceta, gdzie zostały dodane scenki animowane z filmu Władca Pierścieni, tylko tego animowanego takiego, była taka wersja i one służyły za intro, za outro, za jakieś tak? Przerywniki filmowe pomiędzy. Tak. No a reszta była dokładnie taka sama. Także bez instrukcji ani rusz. Bez instrukcji nie rozbierasz. Tak nie rozbierasz. Następnie no po... Jeszcze chciałem w momencie dodać jedną rzecz. To jest gra, która mimo fajnego tematu potencjalnie i interesującej też niby fabuły, jednak pokazuje, jak bardzo gry poszły do przodu, ponieważ interfejs i sterowanie postaciami jest tak niewygodne, że odechciewa się grać w zasadzie. Także obecnie to jest tylko jaka taka ta dwójka chyba się nie dużo różniła od niej. To było bardzo podobne. Przynajmniej grafika była też w takim ujęciu. Grafika też była z lotu ptaka, interfejs chyba też był podobny, dlatego więc nie dziwię się, że gra nie odniosła sukcesu. W porządku, no to po Władcy Pierścieni mamy Wizardy VI w 96. roku. Bane of the Cosmic Forge chyba to się nazywało, czyli Zguba Kosmicznej Kuźni. To była gra, którą też próbowałem grać na Amidze, ale było to trudne, ponieważ Wizardry było grą, która była mocno związana z pecetami. Na pecetach były dyski twarde, na Amigach niekoniecznie. I były, ale zasadzie, trzeba było mieć pieniądze. No były, ale ja się dorobiłem dysku twardego bodajże w 95 roku, czy 94 roku, już teraz nie pamiętam. Byłem na studiach w każdym razie już w połowie studiów, czy 94 to było. I Bane of the Cosmic Forge mnie zaintrygowało tym, że było takie sobie pismo jakieś Amiga Action i był tam w tym piśmie Amiga Action taki kącik, który się nazywał Bogit's Domain, traktujący o grach RPG i przygodówkach, do którego ludzie pisali porady i tytułowy Bogit udzielał odpowiedzi. Bogit był taką bardzo charakterną i często złośliwą postacią, ale jakby był wielkim fanem Wizardry i często pojawiały się uwagi na temat tej gry. Chociaż grafika nie miała startu w ogóle do Dungeon Mastera, bo była bardzo rozpikselowana, jak na obecne standardy patrzymy, jak na ówczesne też, to jednak gra mnie wciągała, ponieważ potencjalnie mnie wciągała, ponieważ wydawała się być bardzo rozbudowana. Rzeczywiście była bardzo rozbudowana, co było przypłacone też tym, że miała chyba 7 dyskietek i w zasadzie nie mając dysku twardego nie dało się w nią grać, ponieważ cały czas albo się wachlowało, albo były dane doczytywane, co było no dosyć niewygodne, kiedy się przypomniało chociażby Dungeon Mastera, gdzie wszystko było na jednej dyskietce i po wczytaniu gry już można było grać po prostu. Kwestia umiejętności tutaj... programistów, tak? Mówiliśmy o tym. Pewnie tak. Wydaje mi się, że to była gra mocno pecetowa w swoim pierwowzorze i konwersja na Amigę została zrobiona też z myślą o twardym dysku. To jest gra, w którą bez twardego dysku w zasadzie nie ma co grać. Natomiast rzeczywiście jest niezwykle rozbudowana i
jest tam, te podziemia, które odwiedzamy, są olbrzymie, znacznie większe niż w Dungeon Masterze. Zagadki są bardzo skomplikowane i nie wiem, czy ktoś skończył tą grę bez podpowiedzi jakiejkolwiek, bo naprawdę tam jakby zagadki związane z kombinacjami przycisków, z układaniem przedmiotów na odpowiednich półkach, z odpowiednim z płytami naciskowymi, czy też nie wiem, czy pociąganiu odpowiedniej dźwigni w odpowiedniej kolejności, którą to kolejność można się domyślić po przeczytaniu jakichś tam dosyć zagadkowych wpisów gdzieś. To takich zagadek jest tam sporo i one rzeczywiście są trudne, natomiast gra na pewno ma potencjał, ale obecnie tylko dla hardkorowców, zaś ja ze swojej strony bardzo polecam Wizardry, chyba dziewiątkę, tak? Dziewiątka, Wizardy dziewiątka, która była ostatnia Wizardy, które wyszło na peceta w roku chyba 99, tak mi się wydaje, i świetna jest. Jeszcze taka mała uwaga, że Wizardry, podobnie jak Might and Magic 2, to stanowiło połączenie światów fantasy i science fiction. W Might and Magic 2 zaczynamy jak, i ogólnie w serii Might and Magic, zaczynamy niby w klasycznym science fiction, przepraszam, fantasy, a później dochodzą elementy takie fantastyczno-naukowe typu lasery, jakieś lądowniki. Czy taki steampunk? Coś w tym stylu? Nie, to nie jest steampunk. To jest połączenie takiego klasycznego fantasy, high fantasy typu Dungeons and Dragons, że dzielni bohaterowie i podziemia, smoki, księżniczki oraz elementów science fiction, fantastyki naukowej typu roboty, karabiny plazmowe, działa laserowe i tak dalej. I podobnie jest w Wizardry właśnie. To nawet tytuł wskazuje Bane of the Cosmic Force, ta kosmiczna kuźnia tytułowa to jest jakieś miejsce, laboratorium obcej chyba rasy, które musimy spenetrować i wykorzystać jego moc. I co ciekawe, podobnie jak, znaczy ogólnie w Wizardry istnieje możliwość przenoszenia swoich postaci, chyba nawet od jedynki grając, jeśli gramy od jedynki i zapisujemy na końcu jedynki naszą trupę, naszą grupę postaci, to możemy dojść aż chyba do siódemki z tymi samymi postaciami. To jest świetna rzecz, ja pamiętam, wykorzystywałem to w Eye of the Beholder, moją ekipę wspaniałą przeniosłem do dwójki, oczywiście tam tak były jest. Pewne modyfikacje, niektóre przedmioty straciłem, ale możliwość grania tymi samymi postaciami była fantastycznym rozwiązaniem. Zżywasz się z nimi generalnie, nie? Tak, zżywasz się i podejrzewam, że jeśli ktoś grał w Wizardry od jedynki, no to tym bardziej miał większą zabawę z tego, że mógł tymi samymi postaciami grać po kilku latach. A czy miałeś coś takiego, że nazywałeś te postacie jako swoi koledzy ze klasy na przykład? Coś w tym nie, stylu? Nie, znaczy, bo nie jest z klasy. Myśmy wtedy grali w RPG-i takie papierowe i ja nazywałem postacie imionami z papierowych RPG-ów, znaczy naszej ekipy z kampanii w AD&D. Także pamiętam te imiona, zresztą one cały czas później się pojawiały. Mała dygresja, jak mieliśmy ligę w taką wspaniałą grę o nazwie Worms, czyli robaki, na Midze graliśmy i mieliśmy ligę swoją, chyba tam 8 zespołów, bo 8 kolegów, to moja ekipa składała się właśnie z weteranów Eye of the Beholder i Dungeon Mastera i innych RPG-ów oraz oczywiście naszych papierowych fabułek. No proszę. Okej, okay, next. Next. Rysiek wyczerpał temat Wizardy, więc musimy lecieć dalej do Ultimy 6. Też 90 rok. Zasiądźcie wygodnie w fotelach. Ultima to jest oczywiście mój konik. Pół godziny później, ja Ultima 6 też grałem. O, masz oryginał, wow. Mam oryginał w wersji na Commodore 64, bo wyszło na Commodore 64, o dziwo. Ale myślałem, będę starał się. Piątka wyszła na 64. No nie, szóstka była ostatnia. Jest trochę wykastrowana, bo nie ma tam twarzy postaci oraz ciekawostka, nie ma na przykład koni. W szóstce można było jeździć na koniach, w wersji na C64 nie może jeździć na koniach. Zabrakło trochę pewnie na nich pamięci. Jest to wytłumaczone tym, że gargolie czy tam gargulce, zależy jak to tłumaczyć, zjedli wszystkie konie. Gargulce. Powiem tak tylko, żeby już się streszać, bo mogę pewnie poświęcić na to 2 godziny. To jest pierwsza Ultima, w której następuje przełom
graficzny po pierwsze, czyli grafika to już nie są takie tile, płytki, z których takie ala 3D, z których składa się mapa i które pewnie wiele osób zniechęcały. Już jest taka grafika izometryczna, ale bardzo, bardzo ładna. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ten świat jest, po angielsku się mówi seamless, czyli jak nie masz ikonki miasta, do którego wchodzisz i nagle pojawiasz się na planie miasta, tylko po prostu idziesz przez cały świat i wchodzisz do jednego miasta, drugiego, do podziemi i tak dalej. To wszystko się dzieje jakby bez żadnego przerwy, bez żadnego doładowania. Świat jest gigantyczny. Fabuła jest świetna. Fabuła jest taka trochę może na czasie dzisiejszym, bo jest religijna trochę. Okazuje się, że gargulce, które zaatakowały Brytanię, wcale nie mają do końca złych zamiarów, nie są złymi. Ten false prophet, to ktoś im wmówił, że to jest właśnie awatar, czyli nasz główny bohater, i trzeba się trochę z nimi dogadać, trochę im tam pomóc. To jest gra, która oczywiście prezentuje świat dnia, nocy, życie mieszkańców, gdzie można robić wiele rzeczy, no po prostu absolutny przełom. W pudełku, oczywiście jak tu generalnie w Ultimach, poza instrukcją, ja przynajmniej dostałem kamień księżycowy, jest moonstone, który jest rzadko spotykany, to jest, nie wiem, jakiś kawałek szkła pewnie. No pokaż mapę przede wszystkim. No i jest mapa oczywiście... Mapa na pergaminie. Tak, oczywiście jest mapa na pergaminie. No. Jest napisane... Czy nawet na płótnie chyba. Cloth mat, tak na płótnie. Na płótnie, oczywiście wszystko jest tutaj napisane w piśmie runicznym, którego się nauczyłem zresztą w liceum i dzięki temu, że się nauczyłem na podstawie Ultime, to można było przeczytać na przykład zapiski na mapach, które były dołączone do Hobbita, co jest też dużą ciekawostką. No, dla mnie po prostu to jest absolutny przełom. Można było poza graniem, zgodnie z wątkiem fabularnym, robić dosłownie wszystko, gdzie z Markiem nieobecnym w tej chwili, żeśmy płynęli na wyspę. Jest takie Buccaneers Den, wyspa piratów, na której żeśmy urządzali rytualne mordy i inne dziwne rzeczy. Polecam, ja oceniam gry spośród tych, o których będziemy mówić, po tym, że są fajne, jeżeli ja w ciągu ostatnich 10 lat do nich wróciłem. I kilka gier, o których będziemy dzisiaj albo gdzieś przy następnej okazji mówić, do nich wróciłem i je skończyłem. Ultima 6 też, ale to jest gra taka na kilka lat generalnie do skończenia. Świetna. Ja tam dorzucę takie dwie ciekawostki techniczne z tą Ultimą 6, bo jest oczywiście wersja na PC-ta, która w trybie grafiki EGA, jak się pojawia tekst na ekranie, to są podświetlone co ważniejsze słowa. A jak się ma grafikę CGA, tak, to wszystko to jest nie są w jednym kolorze, nie ma żadnych podpowiedzi, tak. Przez co jakby poziom... Bo dialog generalnie polega na tym, że wpisujesz hello, bye i powinno się słowa kluczowe rozwijać, czyli jeżeli jest podkreślone słowo kluczowe, na przykład, nie wiem, ship, no to warto wpisać ship dla kontynuacji dyskusji i rzeczywiście w tym trybie graficznym na PC-cie tego nie ma. Są takie ciekawostki, jeśli można dodać. Gariot już był wtedy w konflikcie z Electronic Arts. Jednym z twórców Electronic Arts był Trip Hawkins. I Gariot zresztą nie tylko w tej Ultimie, ale w kilku innych umieścił go jako pirata czy jakiegoś tam legendarnego. W tej Ultimie można znaleźć nagrobek, na którym jest napisane "Here lies Captain Hawkins, he died a hard death and he deserved it". Więc już wtedy zaczynał się ten konflikt z Electronic Arts, ale jeszcze wtedy Gariot osobiście się angażował jakby w samą grę. Powstał oczywiście port, czy taki jakiś remake fanowski na silniku Dungeon Siege, warto też się tym zainteresować. No i oczywiście jest legendarna dla każdej Ultimy praktycznie możliwość zabicia Lorda Britisha, czyli Richarda Gariota. Akurat jeśli chodzi o Ultimę 6, to można go zabić go z armaty, przeciągając armatę gdzieś tam z jego zamku, albo można go obłożyć powder keg, czyli takimi, nie wiem, beczkami z prochem, jak siedzi na tronie, albo można go zabić jak śpi, mieczem szklanym, jednym ciosem. Tylko takie ciekawostki. Na tym silniku powstały zresztą dwa spin-offy, czyli Savage Empire i Machine Dreams, o których pewnie nie będziemy mieli dużo czasu, żeby powiedzieć. No, one nie powstały na silniku siódemki przypadkiem? Na szóstce. Na szóstce. Na pewno, tak? Na 100% mogę sobie dać rękę wziąć. Bo zresztą... wyglądają lepiej niż szóstka. Znaczy ja akurat próbowałem grać w Ultimę szóstkę na Amidze. O, pięknie. Są. W Ultimę szóstkę próbowałem grać na Amidze, ale też bez twardego dysku było dosyć ciężko.
i nie wiem, jakoś nie, płynność działania na midze była no, słaba, gra nie działała dobrze. No to już była era peceta niestety, no. Troszeczkę. Tak, to już była era peceta i przy Ultimie 6 to już było też bardzo odczuwalne, więc jestem tym bardziej zdziwiony, że jest wersja na Commodore 64. Natomiast kiedy później zobaczyłem Ultimę 7 u kolegi, no to był opad szczęki zupełnie, ale to jeszcze do Ultimy 7 pewnie dojdzie. A jeszcze jedno słowo a propos Ultimy 6, bo ta gra dostała też swój voice acting, ale tylko w takiej wersji na komputer FM Towns, to jest takie japońskie dziwadło. I co ciekawe, japoński dubbing był jak najbardziej w porządku, profesjonalny, ale był też na płycie dubbing angielski, który był robiony po prostu tak trochę chałupniczo przez programistów, przez designerów gry, ale był też Richard Garriott udzielił wokalu, że tak powiem, lordowi Britishowi. To taki case jak przy pierwszych grach Sierry, gdzie ludzie z biura, programiści tam inni udzielali takich amatorsko głosów. Tak? No, bardzo ciekawe doświadczenie. Trudno znaleźć tą wersję CD chyba w tej chwili. No bo to chyba tylko nie wiem, czy ona w Japonii nie wyszła i tam w ograniczonym nakładzie w Stanach. Okej, okay, następny tytuł w kolejce jest Captive. Też 1990 rok. Bardzo płodny rok. Czyli Dungeon Master w klimatach science fiction. No w tym roku bardzo dużo gier się pojawiło. Ktoś... No tak, to były żniwa RPGów. Captive. Dużo grałem w Captive'a, ale nie skończyłem go z tego powodu, że miałem wersję złamaną w taki sposób, że nie dało się jednej planety przejść. W tej grze to jest gra jakby oparta teoretycznie na Dungeon Masterze w sensie perspektywy, czyli mamy perspektywy pierwszej osoby, mamy drużynę składającą się z czterech osób, ale realia są takie, że jest to fantastyka naukowa. Tak? Mamy czterech bodajże więźniów, którzy wydostali się... Inaczej. Jesteś więźniem skazanym na 250 lat, po 248 latach budzisz się w celi, nie wiadomo o co chodzi, nic nie pamiętasz, masz walizkę, w której są monitorki i panel sterowania robotami i tymi robotami musisz dotrzeć do swojego więzienia, żeby się uwolnić. Jakoś, tak. I wszystko zgenerowane losowo. Jest generowany losowo. Jest, do stworzenia świata służy taki seed, jak w Minecrafcie, że jest tam ileś tysięcy światów, które się nigdy praktycznie nie powtarzają. Natomiast to oczywiście... Ja pamiętam, że w Amiga Action były mapy tego, były mapy do Captive'a. Więc nie jestem pewien, czy to rzeczywiście działało. Natomiast pamiętam, że Captive w przeciwieństwie do Dungeon Mastera był grą super szybko działającą i nie wymagającą 1 MB pamięci. Wystarczyła zwykła Amiga nierozbudowana. Gra działała wyśmienicie i czytałem, pamiętam, chyba w 92 roku, czy już później, wywiad z Anthony Crowtherem, czyli programistą odpowiedzialnym za stworzenie tej gry. W zasadzie to była cała gra została zrobiona przez jedną osobę i on tam mówi między innymi, że gra działa tak szybko, ponieważ napisał ją w całości w kodzie maszynowym, więc naprawdę mknie, aż boję się ją odpalić na dopalonej Amidze, bo podejrzewam, że nacisnę klawisz i już będę na końcu korytarza. A gra była naprawdę, wspominam ją bardzo mile, nie tak mile jak jeszcze późniejszą grę tego samego autora, czyli Nightmare, ale o niej jeszcze za chwilkę będziemy mówić. Z tym, że właśnie w pewnym momencie, chyba na drugiej czy trzeciej planecie, nie dało się przejść dalej, ponieważ nie było jakiegoś panelu sterowniczego po prostu. Prawdopodobnie było to zabezpieczenie antypirackie i, no, i mogę teraz próbować tą grę kupić sobie po prostu, co możliwe, że zrobię, ponieważ mam z nią... Znaczy, bardzo miło mi się w nią grało i fajnie się bawiłem i rzeczywiście to było coś, na co czekałem bardzo, zwłaszcza, że miałem ją przed Dungeon Masterem, nie miałem jeszcze Amigi z jednym megabajtem pamięci, miałem taką bazową Amigę i to był taki chyba jeden z pierwszych RPGów, który mogłem sobie odpalić i działał bardzo dobrze. Ryśku, od razu ci podpowiem, że to co powiedziałeś o tej wersji gry, że coś tam było, jakieś zabezpieczenie antypirackie, to chyba chodziło o to, że pierwsze partie miały jakiś bug, były uszkodzone. I nie można było, jak się coś gdzieś nie zrobiło nie po kolei, to nie można było ruszyć dalej i dopiero kolejna partia gry była naprawiona, może dlatego, po prostu nie twój pirat zawalił, Może dlatego. Tylko gra była uszkodzona.
Zresztą na Atariesce też tam były chyba te trzy kolejne wersje, bo w których po prostu poprawiali co mogli, bo by się nie dało grać w pewnych momentach, bo gra się wykrzaczała albo zapędzała nas w kozi róg i nie dało się dalej przejść. Z winy gry. To było sprytne zabezpieczenie, bo generalnie piraci, szczególnie ci polscy, skupiali się na tym, żeby można było skopiować dyskietkę i żeby ona działała, a to, że tam, zresztą w grach, o których będziemy później mówić, to są takie sytuacje, a tymczasem gra okazała się niegrywalna w trakcie. Ja tylko jeszcze jedną rzecz dodam, bo po prostu popełniłem straszne fopa, miałem tu przygotowaną tylko jedną rzecz odnośnie Ultimy 6 jeszcze, gdzie dla mnie jest to po prostu, nie wiem, przełom, a na jednym z polskich portali growych, nie powiem na którym, chyba z szacunku dla nich, Ultima 6 jest opisana jako tylko dwa zdania. Niestety, pierwsza tego typu próba odnośnie izometrycznego widoku wypadła dość słabo, głównie z powodu niedopracowania okna akcji oraz nieporęcznego interfejsu. Fabuła The False Prophet uboższa niż w poprzednich częściach, podobnie przeniesiona do Brytanii. Więc... podpadli. Chyba ktoś nie wie, o czym pisał. Chyba nie wiem, o czym pisał. Ocena gry 9.1, świetna. A zamykam już tą stronę, żeby mnie nie mierdziła. Gry online, dzięki. No dobra, co dalej? Dalej jest, na scenę wchodzi Psygnosis i mamy Obitus. 91. A to już 91 rok. Tak. A w 90 jeszcze był Dragonflight od Taliona. A mam go jako 91 zaznaczony. No ale to w takim razie Dragonflight. Dragonflight, no bo dobrze, że jesteśmy, bo przed chwilą mówiliśmy o Ultimie, a Dragonflight to jest taki... taka delikatnie rzecz mówiąc, zrzenka, czyli gra bardzo inspirowana zainspirowana Ultimą, widok z góry, ale tą Ultimą 5, 4, 3, nie 6. Jest to, można powiedzieć, wprawka grupy Talion przed późniejszymi ich arcydziełami, czyli Amber Starem i Amber Moonem, o których będziemy mówić. Ja w Dragonflight nie grałem, bo pamiętam, jak się przygotowałem do dzisiejszej audycji, przypomniałem sobie Amiga Action, w której widziałem jej recenzję i tam no, gra została dosyć zjechana w tej recenzji i później sobie pomyślałem, że nie warto w nią grać. No teraz trochę żałuję, bo to jednak wprowadzenie poniekąd właśnie do Amber Stara i Amber Moona. Ale nie wiem, czy sobie przypomnę, zwłaszcza, że odpaliłem grę na YouTubie. Dziękujemy, że są osoby, które grają w te wszystkie stare RPG i przypominają, jak wyglądały. I oprócz naprawdę fajnej muzyki, no to ta gra nie odznacza się niczym szczególnym, jak na obecne czasy. Tak jednak recenzje z tamtego okresu, które mówiły, że jest to tani klon Ultimy, chyba były dość trafne. Ja nie miałem grałem styczności w ogóle z tym tytułem. No, chciałem wspomnieć głównie w nawiązaniu później do Amber Stara i Amber Moona. Hubert, miałeś coś? To jest ten sam team. Nie. Ten sam team. Talion Software, grupa niemieckich grafików, programistów i muzyków, która stworzyła naprawdę dużo bardzo ciekawych gier na Amigę i chyba Atari ST też. To właśnie ciekawostką jest to, że Talion to jest taka, może nie wiem, Urban Legend czy coś, ale doszukałem się informacji, że programiści z Talionu wszystkie te gry rozpoczynali programować na Atari ST, bo było łatwiej, szybciej i tak dalej, mimo że na przykład Amber Moon później już nie wyszedł na Atari ST. Natomiast jakby same założenia, tak gdzieś tam się... Amber Moon nie... Amber Moon trudno, żeby wyszedł na Atari ST, bo to gra, która miała teoretycznie płynne przesuwanie się, czyli płynny ruch z perspektywy pierwszej osoby, tak jak w Wolfensteinie i tak dalej. Ale rzeczywiście ona zaczęła powstawać na Atari ST, tylko nigdy nie została wydana. Może mogłaby pójść na Falconie, nie wiem. Bo jakby Atari ST nigdy nie miałem. Żałuję. Ale... Nie żałuję. Okej. Wrócimy po antenie do tego. Mamy tego Obitusa z 91 roku, który ja pamiętam, że sobie przywiozłem z giełdy, prawdopodobnie z Eye of the Beholder, bo do Eye of the Beholder jak już przysiadłem, to no, nie mogłem się oderwać, to było dla mnie takie typowe heroic fantasy, no, który po prostu mnie wciągnął jak bardzo, a ten Obitus, tak na niego no, popatrzyłem, tam była fajna grafika, bo ten nie było takiego skoku ekranu, prawda, co 90 stopni przesuwu, tylko był bardziej płynny.
To był jakiś efekt, taka sztuczka zastosowana, tak. Że... Rzeczywiście, taka sztuczka jakaś na Antelage Reality 10 lat wcześniej na małej baterii. Tak, 3D efekt był fajny i to przyciągało wzrok, ale jakby sama gra niespecjalnie mnie tam ciągnęła. W ogóle sobie nie przypomina, żebym dłużej w nią pogrywał, bo ten Eye of the Beholder mnie wciągnął. Marka Tata tam dosyć dużo w to grał. Tam były sceny walki, był taki widok z boku, bardziej zręcznościowy. Czyli RPG, ale walka też, unikanie strzału jakieś takie dziwne. Trochę podejście. Tak, widok podczas walki był z boku, to troszkę podobnie nawet do Shadow of the Beast, bo to ta sama ekipa robiła, czyli Psygnosis, pracowała nad tym grupa Scenario Developments, natomiast wydał to Psygnosis. Wydał Psygnosis. I oczywiście, jako że wydał to Psygnosis, to oprawa graficzna i oprawa całego pakietu gry, pudełka, koszulki, to było na najwyższym poziomie. Okładkę stworzył do gry Roger Dean. Była dodawana też właśnie piękna koszulka z takim motywem sowy, jakby tak, spadającej, tak, czy też lecącej z góry. Tak, tak, taki uzębionej sowy, atakującej z góry. Tak, było fajne intro, w którym chyba nasz bohater przenosi się do świata, w którym zaczyna grę, i tam zaczyna grę chyba w jakiejś opuszczonej wieży, z tak. której może podnosi przejść się do klucz, lasu i rzeczywiście podnosi się klucz i wkłada się go do zamka. To też było takie jakby namacalne, tak jak w Dungeon Masterze te rzeczy się robiło. I rzeczywiście ten przesuw ekranu wtedy robił wielkie wrażenie, nie był skokowy, tylko płynny, tylko ten ekranik był malutki to raz i w przeciwieństwie do Dungeon Mastera czy nie wiem, Eye of the Beholder, to nawet nie było o 90 stopni, tylko korytarze były tam, gdzie zaplanowali autorzy i może było łatwo się zgubić bardzo. Nie można było sobie łatwo tych mapek zrobić. Nie było takiego logicznego powiązania. Chyba było. Chyba tak. I nie było logicznego powiązania pomiędzy miejscami. Jakby nie można było dokładnych map tych miejsc robić. Ale warto wspomnieć o tej grze, przypomnieć, że coś takiego było i że Psygnosis wydawał także RPG. No nie mieli uproszczone nawet, było uproszczone, tak, ale... Mieli nawet sequel wydać tego i pojawiło się demo w magazynie Amiga Format, tylko że było tak zabugowane, tak niedoskonałe, że po prostu zostali baty podobno strasznie za to od czytelników. W związku z czym... Jako Obitus się miało pojawić, jako Obitus 2 w sensie coś takiego? Tak? Jako sequel, tak. Czy jak... W 1994 roku podobno. Okej. Okay. No. I oni później nawet strasznie przepraszali, że to demko było takie nieudane, ale jakieś tam się gromy na nich posypały za to i ostatecznie chyba zrezygnowali w ogóle, no bo gra się przecież nie ukazała. Także pecha mieli z tym. Oni mieli inne lepsze gry w zanadrzu. Zresztą pierwszy Obitus to tak się tam wahał około 50-60% w tych ocenach. To chyba nie wiem. Z lasu nigdy nie wyszedłem. W Amiga Action miało 80 kilka. No to w Amiga Action, ale w innych to nie było. Było ST Format, to było 60%, było te powerplaye też takie. EGM dał chyba 60%. Psygnosis, marni programiści nie potrafili robić dobrych run wersji na Atari ST. W Ace miał 830, czyli 83. Amiga Power 30%. No co, ale był, rozstrzał był, czyli to ta gra... Nie, no właśnie nie. Patrzę teraz na ocenę i powiem ci, że widzę najniższa. To jest ZAP. 63%, a tak to 93, 90, 9 na 10, 85, 85, 84. Panie kolego, przygotowałem się. Amiga Power mówię 30%. No ja też. Powerplay 50%. EGM, poczytny magazyn, 64%. Ale Powerplay to jest niemieckie pismo, to nie możemy go brać poważnie. Z gołymi balonkami. Ale tak. Nic mi nie mówicie. Amiga Action 85, no dobra, Amiga rozszał, Magazine 84. To nie jest tak, że Eye of the Beholder 88, 92. No 100. Dobrze, tak. To... Znaczy ja się nie ale będę z tym kłócił, tylko... Nie porównuj Eye of the Beholder do Obitusa. Nie ma co porównywać, bo to jest jakby zupełnie też inna gra. To jakby Obitus to nawet w mniejszym stopniu jest RPG, a bardziej przygodówka z elementami RPG-a i elementami zręcznościowymi, w którym tam walczymy z przeciwnikami. O. Ale warto o niej wspomnieć. Bo następny to zapomniana. Już bardziej pełnoprawny RPG, Nightmare 91. A możemy wcisnąć jedną rzecz tylko przed Nightmare, bo... Można. 91, Reline Software, niemiecka firma, Fate Gates of Dawn. Mam wersję
Już o tym mówiliśmy, więc będę się streszał. Zafoliowaną, wow. Więc jeszcze nie rozpakowałem. Wow. Podczas... To nie wiesz, o czym jest ta gra pewnie. Wiem, bo grałem. Wyślę później zdjęcia, a tam to się wytnie i będzie można pokazać, o co, o czym mówię. Graliśmy to z Markiem, było na Atari ST i na Amigę. I generalnie zaczynasz grę, no to typowy taki widok Eye of the Beholder, deszcz pada, chodzą różne sforki. Od początku mapy do końca mapy idzie się tam, nie wiem, pół godziny chyba. Miasto ogromne, podziemia gigantyczne. Później dorwaliśmy mapę do tego, to się okazuje, to pokażemy, bo mam tą mapę, że poruszaliśmy się tylko po małym lewym górnym wycinku mapy, takim, nie wiem, 5% mniej więcej całości. Pierwsza misja polega na tym, że ta część jest odcięta od świata, bo jest odcięta kolejka jakaś podziemna i pierwsza misja to trzeba tą kolejkę odblokować, a sam świat to jest 200 wysp, to jest, nie wiem, 200 godzin, 300 godzin grania. Gra wyszła pierwotnie po niemiecku. Bez cenzury, z cyckami generalnie i innymi takimi rzeczami. W wersji angielskiej, które wyszło naprawdę w niewielu kopiach, bo akurat Reliant Software zbankrutowało wtedy. Wyszła już ocenzurowana, czyli wszystkie dziewczyny są tam gdzieś poubierane. To, co jest ciekawe, to jest to, że w tej grze można zrobić 4 drużyny po 28 postaci. W sumie 28 postaci przyłącza się między nimi, czyli jedna drużyna jest gdzieś tam, ciągnie wajchę, druga przechodzi. Absolutnie po prostu niespotykana skala jak na tamten czas. 32 klasy postaci. Każdą postać, którą się spotyka, można zagadać, można z nią próbować romansować, można ją spytać o dołączenie. Nie ma takich stałych bohaterów, że o, musisz iść do miasta tego i tego, żeby dołączyć sobie wojownika. Po prostu każdego napotkanego można spytać, ej, chcesz dołączyć? I dołączy albo nie. Liczy się bardziej klasa. Jest to po prostu absolutnie niedoceniona, bardzo rzadko spotykana i nieznana przez większość osób gra. Pewnie dlatego, że wywodzi się z Niemiec generalnie. Natomiast wspominam o niej tylko, ona pewnie zasługuje na osobną stronę B. Nie ma chyba drugiej gry o tak wielkiej skali, więc Might and Magic 2 czy 3, o której mówiliśmy, to ja myślę, że to jest właśnie taki wycinek tego Fate Gates of Dawn. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o zabezpieczenie przeciwko piratom, no to jest klasyka, o której rozmawialiśmy wcześniej, czyli gra jest skrakowana, można sobie skopiować i tak dalej. Natomiast w połowie gry co jakiś czas pojawia się goła kobieta, ocenzurowana w wersji angielskiej, która zadaje nam pytanie tam, a ten czar to jest mocny czy niemocny? No i jak się odpowie źle, to wtedy następuje taka degeneracja trochę playability. I to jest właśnie ciekawe na tamte czasy zabezpieczenia antypirackie, że po prostu gra staje się niegrywalna w pewnym momencie. Czego żaden z piratów pewnie wtedy nie doświadczył, no bo nikt tam z piratów pewnie nie grał dłużej niż 10 minut, nie sprawdził, czy się wczytuje. Jeszcze tylko dodam jedną rzecz, na Atari ST gra miała 2 dyskietki, na Amidze zresztą chyba też, czy 3. I na Atari ST bardzo dużo dogrywała co chwila, natomiast na Amidze, ale szybko się wgrywała, a u Marka z kolei na Amidze wgrywała się chyba 25 minut, Marek miał tam kilka mega pamięci i w całości działała w pamięci, w ogóle nie było żadnego swapowania dyskietkami, nic, po prostu cały ten świat był... No to rzadko spotykana, polecam. Może poświęcimy na to kiedyś więcej czasu. Tyle. Cycki są. Pokażę to porównanie wersji ocenzurowanej do niecenzurowanej. Wszystko mam. Podeślę później do montażu. No i możemy przejść teraz płynnie do Nightmare. A Nightmare to jest ten sam gość od Captive, tak? Tak, dokładnie. Mhm. Tak, Nightmare to jest Anthony Crowder, ten sam gość od Captive, gra oparta na serialu takim młodzieżowym pod tą samą nazwą, czyli Nightmare, który w Polsce chyba nigdy się nie pojawił, albo bardzo popularny w Anglii na przełomie lat 80. i 90. My mieliśmy pana psa Pankracego i Tic Taka wtedy, a oni mieli Nightmare. A później teraz my mamy Lippy and Messi, a oni mieli Nightmare. Ale to co ciekawe, były dwie gry o tej nazwie, bo była gra jeszcze taka, powiedzmy, przygodówka zręcznościowa, która wyszła wcześniej, chyba w 89 roku, i ona wyszła jeszcze na ZX Spectrum, Commodore 64 i tak dalej. No i była ten pełnoprawny RPG z perspektywy pierwszej osoby, w którym tworzyliśmy postacie i przenosiliśmy się do tego takiego świata lekko z koszmaru sennego. Zaczynaliśmy na takiej polanie pełnej
żywych drzew, które nas starały się potraktować dość niemiło. Pamiętam, to, żeby w ogóle wjechać na tą polanę, trzeba było znaleźć też wózek, który tam jeździł pomiędzy miejscem startowym. Tak, dokładnie. Wózek na szynach, taki, taki, powiedzmy, taki kopalniany wózek, który zawoził nas do tej głównej, polany, i tam musieliśmy pokonać bodajże cztery duże takie drzewce, żeby zebrać klucze i wejść do właściwych podziemi. Te podziemia były nieprawdopodobnie rozległe i było mnóstwo zagadek opartych na wciskaniu odpowiedniej sekwencji przycisków. Oczywiście były podawane tam jakieś sugestie, znaczy można było znaleźć podpowiedzi co do tego, natomiast ponownie była to gra, która została albo źle skrakowana, albo jej pierwsza wersja, która pojawiła się na giełdach, była uszkodzona. Nie można było zejść chyba poniżej tam drugiego czy trzeciego poziomu podziemi, ponieważ jakby nic nie działało, żadna kombinacja przycisków, czy też nie można było kluczem otworzyć drzwi, po prostu się nie dało. Więc mimo że miałem super szczegółowe mapy, które cyzelowałem przez wiele dni do tych początkowych etapów i gra mi się strasznie podobała, to nie byłem w stanie przejść dalej, no bo była albo właśnie źle złamana, albo było jakieś zabezpieczenie antypirackie. Wobec tego akurat jest to jedna z takich gier, które sobie obiecałem, że kiedyś skończę. I jak już przejdę, jak już zrobię sobie ten urlop, który planuję od dłuższego czasu, jakiś kilkumiesięczny urlop, to Nightmare zdecydowanie jest na rozkładzie i Nightmare absolutnie przejdę, wyciągnę swoje stare mapy, które miałem na papierze A4 w kratkę rysowane z dokładnymi opisami, co jest na którym polu, jaki klucz, i miałem legendy, którym zaznaczałem dokładne położenie przeciwników i tak dalej. I teraz wyciągnę te mapy i w końcu Nightmare przejdę, bo to naprawdę była gra z wyjątkowym klimatem, bo to nie było typowe takie high fantasy, wręcz przeciwnie, to było takie... Taka mroczna grafika dosyć, tam była, taka brudna. Tak, mroczna, oniryczna dosyć grafika. Tak, bo to dzieci się dostają do jakiegoś koszmaru, tak? I tam kierujemy dziećmi. No i grafika i cały klimat oniryczny bardzo, taki surrealistyczny lekko. Takie grafika oparta głównie na brązach i szarościach. Naprawdę fajna, chociaż może, no oczywiście z obecnego punktu widzenia to nic specjalnego, ale pamiętam, że wtedy w 92 roku, kiedy w nią zagrałem, no to byłem pod ogromnym wrażeniem i bardzo chętnie do tej gry akurat wrócę. Dokładnie to samo, jeśli chodzi o oprawę. Ale może najpierw powinieneś obejrzeć jako taką podstawę do tej gry bodajże 7 sezonów tej telewizyjnej wersji. Serialu, tak? Serialu, może tam serialu są jakieś wskazówki. Nightmare, tak? Bardzo pedagogiczny. To jest taki dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży. Powiedzmy taki nasz, nie wiem, jakie były u nas filmy dla dzieci w tamtych latach? Jak się nazywali mapety, które mieszkali pod ziemią? Fraglesy. I wuj mat z podróży. Fraglesy. To były takie dla starszych dzieci. Coś takiego, tylko że Fraglesi byli chyba bardziej żartobliwi, a Nightmare było to bardziej na poważnie z tego, co... Czyli jak 50-15, ta część dla 15-latków. No nie, nie ma odpowiedzi. Tak. Jak pan Japa. O Jezu. Okay. Jarysiu, jak chciałbyś zagrać w tego Nightmare'a, to chyba musisz mieć duże pokłady cierpliwości, bo tam, nie wiem czy pamiętasz, ale system save'owania jest taki, że w grze można w dowolnym momencie zasejwować, ale żeby zrobić load game, to trzeba zrestartować grę, bo nie ma takiej opcji w samej grze, jest w głównym menu. Tak, można odpocząć. Trzeba zrobić alt control delete na midze i grać od nowa. No tak, ale jak wiesz, będę grał albo na emulatorze, albo będę grał na tym, na miście. To nie będzie problemu. Wtedy wczytywanie nie będzie problemu. I w Nightmare mi się jeszcze podobał system walki, bo tam można było na przykład zadawać brońmi różne uderzenia. Na przykład można było nożem dźgnąć, chyba zamachnąć się, tak, albo takie uderzenie. Był swing na pewno, zrobić. Tak. Mhm. I tam by problem... Zależy się tego, co mieliś w rękach, tak. Ale to już od czasów fantazji było. Tak, tak. Ale walka oczywiście podobnie jak w Dungeon Masterze w czasie, i jak w Eldritch Holder w czasie rzeczywistym, czyli jak się opanowało chodzenie na klawiaturze takie i chodzenie na boki i omijanie potworów. Na boki i omijasz dookoła, tak, ten cios, przechodzisz typowa taktyka.
Dokładnie. Chyba każdy opanował tę sztukę bardzo dobrze. Czy też. To są nasze takie zręcznościowo tajemnice RPGowców, gdzie tam WSAD, Shift Control i tak dalej. To się grało na klawiaturze numerycznej. Wtedy nie było tych WASD, które zostało spopularyzowane przez Dooma i Quake'a, tylko grało się w te gry na klawiaturze numerycznej i tam się operowało głównie. Okej, Nightmare mamy swoje. Przeszliśmy i zaraz za Nightmare my mamy Abandoned Places. Abandoned Places. Bardzo interesująca, chociaż dość nierówna i tak powiedzmy nie do końca dopracowana gra węgierskiego zespołu, jak on się nazywa, chyba, co jest art w nazwie. Taka typowa niedopracowana. To była jedna chyba z pierwszych gier z dawnego, powiedzmy, obozu demoludów, wydana oficjalnie na Zachodzie, bo to jest gra węgierska, która została wydana na Zachodzie i to jest połączenie Dungeon Mastera, głównie jeśli chodzi o chodzenie po podziemiach, z taką, no powiedzmy z Ultimą, ale tam z wcześniejszą, tam czwórką czy piątką, bo kiedy jesteśmy na terenach, czy kiedy jesteśmy jakby na mapie świata, to widać wtedy naszą drużynę z góry. Jest mapka taka, po której możemy się poruszać, ale jakby główną zaletą Abandoned Places były bardzo rozbudowane podziemia, z tym, że kiedy zagrało się w Eye of the Beholder i kiedy zagrało się w Nightmare i kiedy zagrało się w Dungeon Mastera albo w Captive i zobaczyło się grafikę Abandoned Places, o Jezus, daj pan spokój, to była taka nieświeża. No to było takie, powiedzmy, nie będę mieć w co grać, to spróbuję w to. Tak, tak? Toporne rysunki, tak postać, te kolory takie jak, bardzo toporna. Nie wyszło na Atari akurat. Nie wyszło na Atari, Amiga. Malutki ekran, malutkie okienko, w którym się... Tak. Wchodzisz do miasta, taki, że wszystkie informacje były na głównym ekranie, bo mieliśmy widok na korytarze podziemi, mieliśmy dane naszych postaci, mieliśmy ich współczynniki, zaklęcia, wszystko było pod ręką. Minus był taki, że oczywiście trzeba było mapy rysować samemu. Podobnież jak w części drugiej Abandoned Places 2, która różniła się jednak tym od pierwszej, że grafika była znacznie poprawiona. To okno widoku akcji było znacznie większe. Grafika, wydaje mi się, z powodzeniem mogła konkurować z Beholderem i z Captive'em, innymi tego rodzaju grami. I były także sekwencje poruszania się na zewnątrz tego świata. Znaczy nie tylko były podziemia, czy kopalnie, czy jakieś jaskinie, ale także lasy, łąki i tym podobne. I do Abandoned Places, głównie w dwójkę, to grałem bardzo długo, aż mój save, czy zapis stanu gry się uszkodził, znaczy dyskietka uległa uszkodzeniu. I kiedy sobie pomyślałem, że muszę znowu te kilkadziesiąt godzin się przedzierać przez korytarze, które miałem już co prawda rozrysowane na mapkach, ale jednak poświęcenie tego czasu sprawiło, że zrezygnowałem i już do Abandoned Places 2 nie wróciłem niestety. Nie wiem, jak ja w ogóle nie ruszyłem Abandoned Places z powodów wzrokowych. Grafika mnie już tak odrzucała, że nie byłem w stanie się zagłębić w to bardzo. Ale dwójka naprawdę... Właśnie ten świat... Dwójka bardzo ładnie. Trochę straciłem, bo wiem, że ten świat jednak był fajnie rozbudowany i te podróżowanie, te lokacje, ilość tego wszystkiego była naprawdę duża i wiem, że tam pewnie wsadzili Węgrzy w to trochę roboty. No ale było, minęło już to sobie tego wracać. Ale bardzo ciekawe jest to, że Abandoned Places miał wysokie oceny. Naprawdę wysokie, na poziomie 90. Tak, to jest bardzo rozbudowana gra, tak. To jest, ona jest mocno rozbudowana, jakby rozbudowanie świata kosztem grafiki. Tak. Więc no jak tu sobie przypominam, to właśnie teraz mam spis ocen, to najniższa to była 75. Procent, a tak to 83, 90, 93. Oprócz chyba grafiki i muzyki, więc... bo muzyka była do spółki kiepska. Dobra, to dodam jeszcze swój gwóźdź do trumny. Pamiętam, że oczywiście była tak duża mapa, podróżowało się jak w Ultimie, mocno naciągnięte, ale powiedzmy, wchodziło się do miasta, a miasto było takie jak fantasy.
Czyli jeden ekran, tak. Klikało się tu kowal, to tam możesz coś tam robić, tutaj, nie wiem, hotel, możesz się przespać, tam gildia. Ja pamiętam tą grę, wydaje mi się, że wziąłem ją u Marka, bo ona na Atariste nie wyszła. Pamiętam ją z charakterystycznego intra, które wygląda jak zrobione w Deluxe Paintie przez, powiedzmy, takiego średnio ogarniętego artystę. Jest niesamowite, zaczyna się jak jadą jeźdźcy na koniach z rogami takimi czarnymi, widać tylko sylwetki, gdzieś tam dojeżdżają, coś tam rozwalają, a potem trójka bohaterów jedzie do świątyni, żeby się, nie wiem, tam dowiedzieć, rozpocząć grę, znaleźć bohaterów i oni idą w prawo, trzy takie postacie, przesuwa się ekran i to wygląda tak jak Shadow of the Beast w Deluxe Paintie, że już bierzesz joystick i chwytasz, no ale niestety to jest tylko jeszcze intro. A sama gra, no to jest 92 rok, więc powiem tylko tak, w tym samym roku wyszła Ultima 7, więc... To jeszcze do niej dojdziemy, no, zanim... No tak. Można sobie obejrzeć, ale... No to twoje demko, znaczy to nie, twoje... Nie, gra jest dość toporna, powiedzmy. Całą dyskietkę miał na demko chyba poświęconą. Ono było tak brzydkie, że... Szkoda gadać. Ale... No. Znaczy tak, nie, ja się tam z reguły śmieję z większości gier, natomiast RPG w tamtym czasie dają możliwość wyboru dopasowanego do ciebie świata, tak? Albo załapiesz to, albo nie załapiesz. Ja załapałem świat Ultimę, ktoś może załapać świat Abandoned Places, albo tam, nie wiem, Betrayal at Crondar, albo Ishara. Więc szacun dlatego, że był taki wybór w tamtych latach, bo to był najbardziej złoty początek lat 90. to były złote lata RPGów, takich skomplikowanych. Więc no, ja się tu nabijam troszeczkę, ale tak naprawdę no to fajnie, że można było tak wybrać, tak? Tak jak w tej chwili, to wybór jest ciut mniejszy. No i właśnie, 92 rok przynosi nam Ishara, który dla mnie był takim zaraz po Eye of the Beholder ulubionym tytułem w tamtych czasach. No i Ishara był wymagający, ale miał wszystko, co potrzeba do dobrej zabawy. Był tak wielki ten świat Kendoria, w którym sobie wędrowaliśmy przez te równiny, lasy, bo troszkę też pod ziemi, no gdzie chcieliśmy praktycznie. To było no, takie wow, niesamowicie po wyjściu z podziemi Beholdera, tutaj taka wielka odmiana. Były dobrze zbalansowane walki, była rekrutacja drużyny i tutaj jest ważna sprawa, że w Isharze drużyna to byli indywidualiści, to znaczy tam mogło dojść do jakichś wewnętrznych sporów. Lubili się albo nie. Tak, ktoś mógł chcieć opuścić drużynę, ktoś mógł się z kimś pokłócić i na przykład nie uczestniczyć w walce w ogóle. Jeżeli samemu się wyrzuciło kogoś albo zabiło w drużynie, to można było też zginąć, prawda? Bo ktoś po prostu w nocy nam wbijał nóż i było game over. Także to były takie troszkę predefiniowane te zachowania postaci, bo one chyba z tego, co pamiętam, były zawsze takie same w zależności od rasy i osoby, którą się przyjęło, ale mimo wszystko tworzyło taki feeling, taką imersję, że to jest coś nowego i takiego niesamowitego w grze. I... Wtedy też była Ultima 7 i było to samo, tylko lepiej zrobione, ale no, ale to opowiemy, ale oprócz tego, że Ishar miał tą fajną grafikę, ten rozbudowany świat, to miał też takie swoje bardzo słabe momenty, a mianowicie... Jak save game. Tak, jak save game, za który trzeba było płacić. To była jedna znana mi wtedy gra, w której chciałem zrobić save'a, trzeba było po prostu zapłacić monetami w grze. I to było straszne, bo to tam kosztowało parę grosza, którego zawsze brakowało. I nie można tego było robić w dowolnym momencie, tylko po jakimś tam etapie gry. Oprócz tego płaciło się... Jak się stać, to mogłeś kiedy tak, chcesz. Nie? Ale... No płaciło się w ogóle w tej grze za cokolwiek. Za jedzenie oczywiście, za wodę, za spanie, za rekrutację postaci, za napoje pozwalające używać magii. No także to pod tym względem to zupełnie się w tej grze nie udało. No i z takich ciekawostek a propos Ishara, to ja oczywiście grałem na Amidze, która była w 16 kolorach, ale później wyszła taka wersja poprawiona na Amigę 1200, to już była 256 kolorów. Tak. Tak, i też na Atari Falcon, uwaga, to była chyba jedna z niewielu. No właśnie, też było, tak, dużo kolorów. Tak, też korzystała z tak bogatej palety kolorów, bo jak normalnie się, bo ja miałem przez jakiś czas oryginał Ishara i tam z tyłu na pudełku był oczywiście screen podrasowany, było widać, że to nie jest Amiga 500, tylko to jest albo jakiś grafik podpicował, albo no bo wtedy Amiga 1200 jeszcze nie było, albo coś z tym porobili, bo to na pewno tak nie wyglądało jak na... Ja na tych obrazkach z tyłu, ale gra bardzo fajna, bardzo dobrze ją wspominam i jest taki fajny RPG, dobre wspomnienie. Jedynka, bo bardzo już ładna grafika. Nie bardzo. Coś powie się dobrego o Ishara, bo nie chcę nic złego słyszeć. Ja powiem, bardzo ładna grafika.
Bardzo ładna grafika, ale nie grałem, znaczy Wiszara pierwszego dużo nie grałem. Grałem troszkę więcej Wiszara drugiego, a najwięcej grałem Wiszara trzeciego. O, to też ciekawe. Bo no tak nie, jakoś wyszło. Ale Wiszar trzeci to był chyba już tylko na AG wyszedł, tak? Nie pamiętam, czy nie, to był. Nie, wyszedł na PC, znaczy wyszedł normalnie na Amigę, na ST, na PC. Ale lepiej działał i płynniej, szybciej się wgrywał na 3200. No ale jakby nigdy ich nie skończyłem, nie wiem, jakoś te RPGi nie wciągnęły mnie nigdy, szczególnie, co dziwne, bo ogólnie starałem się grać w większość RPGów, ale ani Ishar, ani Kryształy Arborei wcześniej, to nie były gry, które kiedykolwiek skończyłem i jakoś nie kusi mnie to w tej chwili wcale. No kto chce płacić za to? Bardzo ładne, bardzo ładna grafika, naprawdę, jak na tamte czasy, fenomenalna grafika. Ja się posiłkowałem... A w dwójce i trójce już nie trzeba płacić złotem za save. No, poprawili to. Ja się gra jest w real time. Tak, w jedynce się posiłkowałem tym światem gier komputerowych, bo w środku były naprawdę solidne opisy. Tutaj wielkie propsy dla nich i były statystyki opisane i ekwipunek i co robić po kolei, także... Korzystałem wtedy. Ile kosztują save'y? Czasem trzeba było miesiąc czekać, żeby wyszedł kolejny numer, gdzie był nasza część opisu. Także to już nie było takie śmieszne. Przy druku zresztą. A dwójka w ogóle była taka innowacyjna, że już był cykl dnia i nocy i sklepikarze chodzili spać, czyli to co w Ultimie było już parę lat wcześniej. Ale fajnie. Do przodu. No to Hubercik, twój ulubiony tytuł, Ultima 7. Zanim Hubert, przepraszam, wetnę się, to chyba nie jest tylko jego ulubiony tytuł, bo jak czytam wypowiedzi różnorakich twórców gier i osób, które się zajmują szeroko, nie tyle zajmują, co są związane z branżą gier i zapytane o ulubione RPG, to bardzo często jest to albo Ultima 7, albo Ultima Underworld. Bo to są rzeczywiście absolutnie przełomowe pozycje i to była jedyna gra, której tak naprawdę bardzo zazdrościłem mojemu przyjacielowi, który miał peceta i który grał tylko w Ultima. Ja czasami przychodziłem do niego i patrzyłem, jak on gra i tak się myślałem, o kurde, no. I też bym chciał, no. Ale nie było mi dane. Fantastyczna, fenomenalna gra, którą możemy teraz odpalić, bo jest taki bardzo fajny emulator chyba na wszystkie platformy nazywający się Exult, ale pewnie no, ale pewnie Hubert powie więcej, bo z tego ja już się zamykam i zamieniam się w słuch. Ale będę się streszczał oczywiście. Ultima 7 to jest pierwszy oryginał, jaki kupiłem w życiu po Robbo, bo pierwszy to było Robbo, który kupiłem na Atari, a Ultima 7 oraz Ultima Underworld kupiłem w IPS-ie na Okrężnej w Warszawie. I pamiętam, wracałem autobusem 40 minut ściskając te gry i nie mogę tego pokazać w tej chwili, bo pożyczyłem jej koledze i mi nie oddał. Ale polska wersja językowa instrukcji, no pudełko bardzo ładnie opakowane, więc mam tym bardziej sentyment. I to jest, co to jest? Jak Ultima 6 była przełomem do Ultimy 5, to Ultima 7 jest absolutnym przełomem już do Ultimy 6. Full screen, gdzie się dzieje akcja, nie ma okna, które gdzieś tam ogranicza pole gry. Grafika jest dużo większa, fabuła jest dużo bardziej dorosła, bo zaczynamy od bardzo brutalnego morderstwa. Wolność jest taka, że no nie wiem, dla mnie to jest niewiarygodne, że można iść zebrać, nie wiem, zboże z pola, pójść do młyna, zamienić to zboże na mąkę, upiec chleb, wykuć, nie wiem, z rudy miecze, cokolwiek absolutnie. Jest już okienkowy system obsługi, czyli klika się na postaci, otwiera się okienko, w które się przesuwa różne przedmioty, ubiera się i to widać na samej postaci, że ona nie trzyma cały czas tego samego miecza, tylko ten sprite się zmienia. To jest w ogóle coś innego. Jest wprowadzona bardzo fajna ciekawostka, gdzie nasi towarzysze, czyli odwieczny Yolo, czyli gość, który w samej Ultimie w produkcji odpowiadał za muzykę, oraz Dupree i tam jeszcze kilku innych, oni mają swój własny system wartości taki, że ile wcześniej można było w cudzysłowie gwałcić i rabować całą drużyną, to tutaj jak się coś tam wyjmie komuś z szafki, to Yolo na przykład mówi, ej, no wiesz, nie przystoi, tak, nie powinieneś tego robić. A jak to zrobisz 10 razy, to mówi, wiesz co, ty nie jesteś tym awatarem, o którym myślałem i odchodzę. No to po prostu absolutnie coś niesamowitego.
graficznie wygląda absolutnie rewelacyjnie. Plus twórcy wymyślili system zarządzania pamięcią wtedy na PC-cie, który miał tą pamięć podstawową 640 KB, o której mówił Bill Gates, że do końca życia PC-ta wszystko zmieści się w 640 KB. Później był ten high memory i tak dalej. I programiści byli w stanie zmieścić wszystko tym swoim jakimś menadżerem pamięci w 640 KB, co później spowodowało, że gdyby nie silnik Exalt, o którym mówiliśmy, to gra była nieodpalana w ogóle ani w DOSBoxie, ani nigdzie indziej. No i sama fabuła, sama gra, no, rewelacja, plus oczywiście moja ulubiona rzecz, czyli zabicie Lorda Britisha. Jest bardzo fajna ciekawostka. Po pierwsze, jak już się go zabije i przeszuka zwłoki, to jest liścik od służącej, bo Lord British wychodzi, że miał romans ze służącą ze swojego zamku, ale jak się go zabija, jest to sytuacja z życia wzięta. Otóż o każdego poranka, kiedy Lord British wstaje z łóżka, bo jest oczywiście cykl dnia i nocy, i idzie sobie przed twój zamek i się przeciąga, jest tabliczka, że Lord British Castle. Jak się tą tabliczkę zrzuci, to ona obcina mu głowę jednym ciosem i go zabija. I ciekawostka wynika z tego, że podczas robienia Ultimy 7 w biurze Originu była taka tabliczka, która z jakiegoś tam powodu spadła Garriottowi na głowę tak, że musiała jego karetkę zabrać do szpitala. Więc dodam tylko to jako taką ciekawostkę. Plus gra ma znowu dosyć taki wymowny, religijny charakter trochę. Już nie na zasadzie False Prophet, tylko bardziej Scientologia i tak dalej. Bo to, co jest takim czarem Ultimy, to jest to, że Ultima od czwórki do dziewiątki dzieje się w tym samym świecie, w Brytanii. I ta mapa jest taka sama, ona tam ma trochę więcej szczegółów bądź mniej, więc powinno to być nudne. Natomiast zawsze jakby scenariusz jest zaskakująco inny i zaskakująco głęboki. I tutaj mamy takie doświadczenie trochę ze Scientologią, która jest podsycana przez takiego odwiecznego wroga awatara, czyli przez Guardiana, Strażnika, jak tam zwał, tak zwał. A główni wyznawcy tego Guardiana to jest Elizabeth i Abraham, czyli skrót od EA, czyli Electronic Arts, które Garriott zaszył akurat w tej grze. No i to można powiedzieć, że jest to ostatnia gra, ostatnia prawdziwa Ultima, sterowana na poziomie projektu przez Garriotta i najbardziej rewelacyjna gra, gdzie wszystkie inne właściwie mogą się schować, to 92 rok. Plus dodatki, które na tym samym silniku wyszły chyba 3, Forge of Virtue, Serpent Isle i Silver Seed, które tam rozszerzają tą grę zdecydowanie. Dla mnie jest to po prostu gra życia, żeby nie przedłużać. Plus, jeśli można dodać, kapitalny, wspaniały system dialogów. Nie wiem, czemu nie jest ten system wykorzystywany teraz, bo w grze wyglądają dialogi tak, że widzimy wypowiedź postaci i są też wersje chyba z pełnym udźwiękowieniem. Tak, wersja CD była. Tak, i po prostu ważniejsze słowa pojawiają się po tej rozmowie, jako osobne po prostu możemy kliknąć, na przykład jak na początku jest rozmowa o morderstwie, to możemy kliknąć słowo murder, możemy później o podejrzanego zapytać i tak dalej. W zależności w jakiej kolejności zapytamy, tam są inne odpowiedzi. I kurczę, ta gra ma 25 lat, tak? 25 lat, a jeśli chodzi o system rozbudowania systemów, bo wiadomo, że graficznie z nowymi pozycjami się nie może równać, ale jeśli chodzi o system rozbudowania systemów, mechanikę, prowadzenie dialogów, fabułę, ona zjada na śniadanie 99%, no chyba nie, wszystkie zjada RPG, jakie są teraz wydawane. W ogóle jak pomyślimy o tych, o Androbiedzie, o Dragon Age'u, o tych wszystkich RPG-ach niby fajnych, no bo Dragon Age jest powiedzmy całkiem niezły, to jak go porównamy do Ultimy, no to wyjdzie, że to jest taka bieda robiona na kolanie w zasadzie. No. Głównie jeśli chodzi o fabułę i rozwiązania mechaniczne. Przecież pory dnia, dzień, noc, pogoda, pada deszcz, są chmury, no, szereg, podziemia, no, ten świat jest tak gigantyczny, tak niesamowity, że... Wstydzę się przyznać, że nie grałem. Naprawdę. Zagraj, możesz zagrać. Coś tam przerywa. Wydaje mi się, że to jest tytuł, który można jeszcze ograć spokojnie dzisiaj. Można, więc tak można. Jak i powiedziałem, ja oceniam dobre RPG po tym, czy grałem w nie w ciągu ostatnich 10 lat. Siódemka to była pierwsza Ultima chyba, nie, szóstka była pierwsza, którą skończyłem, siódemkę skończyłem i do dzisiaj jest to dojrzała, dobra gra, która ma ten interfejs taki, który się nie zestarzał.
No ja w siódemkę planuję skończyć, bo kiedyś grałem na Exulcie, bo zacząłem grać w siódemkę nie patrząc na to, co robi kolega, to już w latach 2000 i grałem na Exulcie, czyli na tym emulatorze i planuję zdecydowanie siódemkę przejść, no bo to jest tytuł, który moim zdaniem trzeba znać. To pamiętam, jeszcze kolega mi mówił, ja fragment widziałem, że tam jest w ogóle świat snów. W pewnym momencie zapadamy chyba na jakichś moczarach w sen i jakby zupełnie osobna linia fabularna, czyli gramy w tym śnie i później się, w zależności od tego, co tam w tym śnie robiliśmy, akcja inaczej się rozwija. No mówię, to jest... Mówimy o grze 25-letnim. Mało osób o tym wie, ale to jest tak rozbudowana i tak skomplikowana pod względem, pod wieloma względami gra, a swojego czasu także doskonała graficznie, że no to ona powinna znaleźć się jakby w absolutnym kanonie najlepszych RPGów w historii. Nie wiem, czy nie najlepszym w ogóle. Znaczy dla mnie najlepszym chyba byłby Ultima Underworld, bo ta imersja w świat była wielka. Ale mniejsze tam jest, jakby mniejsze są możliwości. Mniejsza swoboda. Mniejsza swoboda. Tak, mniejsze możliwości w Underworld, oczywiście. Ale w Ultimie 7 możesz robić, jeśli chcesz, możesz podążać linią fabularną, która jest fajnie nakreślona i od razu cię wrzuca w akcję rozwiązania zagadki morderstwa. Ale jak chcesz, to możesz sobie robić inne rzeczy. Łowić ryby, piec chleb. Tak. I to jest jeszcze ciekawe, to zresztą mówiłem już o tym kiedyś w jakimś odcinku, w porównaniu z Baldur's Gate. Jeżeli w Baldur's Gate zabijesz w ciemnym miejscu jakiegoś NPC-a, to od razu cały świat o tym wie, a w Ultimie, nie wiem, to takie psychopatyczne, zamykasz za sobą drzwi, ciach, kradniesz, nikt się o tym nie dowie. Jeżeli nikt nie widział, to nikt się nie dowie. Jeżeli ktoś jest odwrócony do ciebie plecami, możesz mu tam coś ukraść. No, życie praktycznie. Można też tam znaleźć statek kosmiczny, to jest ciekawostką. Gariot. Nie jestem jego fanem ze względu na Shroud of Avatar, czyli na to, co na Kickstarterze zrobił. Plus, akurat też bym chciał pewnie polecieć w kosmos, ale to będzie nie do końca jego wina. Ale Ultima 7 to jest jakby kulminacja. Dobra, koniec. Panowie, rozbucha nam się trochę ten odcinek, bo jesteśmy mniej więcej w połowie. Czasowo już będziemy się zbliżać do końca tego nagrania, więc zróbmy jeszcze jeden tytuł. Black Crypt z 92 roku. Tak. No to jest chyba w tym zestawieniu jeden z lepszych amigowych tytułów. Zresztą wydany tylko na ten komputer. Osobiście dla mnie wysokie podium i technicznie spore osiągnięcie, bo na Amidze wykorzystywał Black Crypt 64 kolory, to znaczy to była taka sztuczka. Były 32 kolory, które były zdublowane w takim trybie extra half bright. I chyba jak mnie chodziło coś takiego, że wykorzystanie jasności tych 32 kolorów, które... Ale było o połowę ciemniejsze. Tak, połowę ciemniejsze czy jaśniejsze i to było, dawało taki fajny, plastyczny efekt. No, fabuła taka dość sztampowa, potężny czarodziej zamknięty gdzieś w podziemnej krypcie, w labiryncie tunneli, wydostaje się na wolność oczywiście i zagraża krainie Astera. No i w związku z czym drużyna czterech śmiałków zostaje przeprogramowanych, czyli przygotowanych wcześniej, zostaje wrzucona do podziemi, żeby powstrzymać pradawne zło. I mamy wojownika, maga, kleryka, druida, którzy tam błądzą po labiryncie chyba 28, jak pamiętam, poziomów. Mapy nie trzeba było ręcznie rysować, bo nanosił ją, tu już był taki plusik duży, bo nanosił to było specjalne zaklęcie, nie? Trzeba było je rzucić i ono nanosiło nam automapy. I ogólnie to tak chyba... I zapisywało to, bo generalnie zaklęcia były we wcześniejszych grach, że było tam używanie, nie wiem, kamienia i widziałeś mapę, ale potem to znikało. A tutaj był taki automapping, no, kosztujący czary, ale był. I to była pierwsza gra firmy Raven Software, która później stała się takim potentatem, może nie potentatem, ale bardzo znaną firmą na rynku PC-towym, tak? bo Hexena, Heretyka 2, Jedi Knighta, Quake'a 4, Call of Duty, Wolfensteina. Także firma, która miała skromne początki na Amidze, a bardzo... Pięć bardzo osób robiło Black Crypta. O tym nie widziałem. Black Crypt był też w Polsce też w oficjalnej dystrybucji przez IPS sprzedawany. Niestety, miałem oryginał kiedyś, ale gdzieś zaginął po drodze. I to była gra, którą skończyłem, z czego jestem bardzo dumny, chociaż tak naprawdę ona nie była jakaś szczególnie trudna. Było sporo zagadek polegających na
uważnym wpatrywaniu się w ściany i wyszukiwaniu miejsca, które należy kliknąć, gdzie jest jakiś przełącznik ukryty. I tam w kilku miejscach takich, powiedzmy, chwilowo utknąłem, ale po konsultacjach z kolegami, którzy też grali wtedy w Black Crypta, udało się przejść dalej. Ja mam bardzo miłe wspomnienia z tą grą związane. I kto wie, może do niej akurat wrócę, bo tak bardzo się nie zestarzała jeszcze. Chociaż tam... No to ciekawe, co powiedziałeś, że ona nie była specjalnie trudna. Ja w nią grałem tylko u Marka, bo ona była tylko na Amigę. I pamiętam, że na którymś z potworów, nie wiem, czy na tym dwugłowym takim początkowym, czy na późniejszym takim czarnym, tak się zaczęliśmy, że nawet już była panika, że na tak? zasadzie, że nie biegasz w kółko lewo, prawo, góra, dół i tak dalej, i nie byliśmy w stanie przejść. Ja nigdy jakby dalej się nie posunąłem w tej grze. Strasznie trudna była. Ja ją skończyłem. Pamiętam, że ją skończyłem i nie wiem, no w sumie nie, Beholder też nie był trudny pierwszy, ale chyba więcej kłopotów miałem z tym smokiem na końcu Beholdera drugiego niż z Black Crypt. No, największy problem w Beholderze pierwszym to były pająki, które zatruwały, zanim miałeś Cure tak. Poison, tylko było Slow Poison na początku, a później to już dało radę. Ale tutaj nie, ja pamiętam, że ciężko. Żeby tak troszkę wbić szpileczkę w to Black Crypt, to tam kulała ta warstwa audio, bo dźwięki, były same dźwięki otoczenia i kompletny brak muzyki, ale zresztą tak wyglądało w RPG-ów z tamtego czasu. Której... Ja grałem u Marka na Amizę jako posiadacza Atari ST, to dla mnie dźwięk był spoko. No, tak. Czy Atari ST miało lepsze możliwości dźwiękowe, no, ale nie w grach. No i troszkę ten... No ja pamiętam, że jak grałem w RPG, to sobie puszczałem albo radio, albo trójka leciała, albo... O, trójka, dobra stacja. Albo na magnetofonie, bo to oczywiście CD nie miałem, jeszcze na magnetofonie coś puszczałem, jakąś muzykę, jakby... Muzyki na Amidze słuchałem głównie w demach, ale w grach, albo w takich grach powiedzmy zręcznościowych, jak Shadow of the Beast, czy w czymś... No, czy tam to... Akurat, czy innych, nie wiem, no, innych grach Psygnosis, może za wyjątkiem Lemmingów, bo tam była strasznie nerwająca. Właśnie ale, super była. Ale w RPGach, rzeczywiście nie było jakiejś porażająco dobrej muzyki. I nagle nastała taka cisza. Tak, bo u mnie żona próbuje coś tu zerkać, nie wiem o co chodzi. Nie. Pozdrawiam. Miałem tu coś na łączu, miałem przywieszenie. Dobra, okej. Jeszcze chciałem do tego nawiązać, co Rysiek mówił a propos tego oryginału wcześniej, który został u nas wydany. Tam jest taki fajny patent, jest taki demon, prawda, na okładce, który zajmuje tak. większą jej część i on ma na nagolenniku, z tego co pamiętam, takim złotym, wyryte logo Electronic Arts. Electronic Arts. O, chyba tak było. Tak, ale to logo Electronic Arts jest na całej długości pudełka chyba tego, mi się nie, wydaje. Nie, jest, ale tak jakby... Jak sobie przypatrzysz na okładkę, to ma jakby, aha. wiesz, na tym nagolenniku swoim. Taki smaczek to był. Taki grasz. Wszyscy kochali to jakoś. Że tak powiem. Zresztą pokażemy to w zbliżeniu. Dobra, panowie, to wydaje mi się, że mam przed nami jeszcze troszeczkę tytułów. Obrobimy je następnym razem, bo dzisiaj... I to już będzie wpłata i subskrypcji. Tak, właśnie, dla tych, którzy zapłacą, to będzie odcinek natychmiast, dla pozostałych miesiąc później. Okej, nie, mówiąc serio, mam nadzieję, że następne nagranie to będzie kontynuacja, jeśli nie, no to już w najbliższym czasie, myślę, że jeszcze w tym sezonie się wyrobimy. Ryśka zapraszamy jak najbardziej. Zapraszamy też Michała i Marka. Biegunka nie wybiera. Zresztą Marek biegunka, a Michała pogryzła kuna, czy coś takiego. Dobrze, Rysiu, dziękujemy ci za wizytę i już oczywiście zapraszam. Dzięki wielkie. W najbliższym czasie na kontynuację, bo lecimy od 92 roku w górę. Jeszcze przynajmniej z 10. A nam chyba jeszcze z 91 coś zostało, bo tak, to Shadowlands chyba jest. O, nie tylko. Zapomnieliśmy. Amber Moon, później Ultima 8. No tak, Legends, Worlds of Legends i tak nie, dalej. Nie, Worlds of Legends, tylko to jest właśnie bardzo ciekawy tytuł. Legends of Valor. To też. Będzie... Ale Legends to była izometryczna gra z tym systemem to... zaklęć takim specjalnym, a Worlds of Legends to była jej część druga jakby... Legends of Valor to było takie alternate reality 16-bit. Tak, no... Underworld Ultima. Amigowy Doom, tak. Amigowy Doom. Bo można było zwiększać okno, jak było...
No trzeba było na w oknie wielkości znaczka pocztowego tak. grać. Ale wszystkim ten... będzie w jasny tytuł. Ale mam wersję specjalną generalnie. No, tak, a płatni subskrybenci już mogą szukać. Na kanale odcinka. Dobrze, dziękujemy bardzo, dziękujemy Rysiu jeszcze raz za wizytę. Dzięki wielkie. Hubert Cudniarek, Marcin Kiendra i dziękujemy. Dobranoc, do widzenia, do następnego. Czołem, hej.